Organizator zbrojnego wystąpienia w Rosji, Jewgenij Prigożyn, najprawdopodobniej przybywa już w Mińsku. Prezydent Władimir Putin zwrócił się do pozostałych najemników z grupy Wagnera i powtórzył swoją ofertę. Albo służba w regularnej rosyjskiej armii, albo wyjazd na Białoruś. Według nieoficjalnych informacji FSB umorzyło już postępowanie karne wobec buntowników. Dziękuję za wytrwałość, solidarność i patriotyzm. Tymi słowami prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął orędzie do narodu po nieudanym puczu wojskowym Jewgenija Prigożyna. Przywódca Rosji wskazał, że za dotychczasowym porządkiem politycznym w Rosji opowiedziało się całe społeczeństwo. Ta obywatelska solidarność pokazała, że każdy szantaż, każda próba wywołania wewnętrznego zamieszania jest skazana na niepowodzenie. Grupa Wagnera zakończyła zbrojny marsz na Moskwę już po pierwszym dniu buntu. Założyciel grupy Jewgenij Prigożyn tłumaczył, że celem zbrojnego wystąpienia nie było obalenie Kremla. Żaden z bojowników Wagnera nie został zmuszony do wzięcia udziału w tym marszu. Wszyscy znali jego ostateczny cel. Celem marszu było uniknięcie zniszczenia naszej formacji i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, których nieprofesjonalne działania spowodowały ogromną liczbę błędów podczas wojny na Ukrainie. Chodzi o obecnego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Prigożyn wyjaśniał, że zakończył marsz, by uniknąć rozlewu krwi. Jednak według nieoficjalnych informacji powód był inny. Rodziny żołnierzy zrzeszonych w grupie Wagnera miały być zastraszane. Zagraniczne media podają, że Federalna Służba Bezpieczeństwa umorzyła już sprawę karną przeciwko buntownikom. Najemnicy mają także przygotowywać się do złożenia broni na rzecz regularnej armii. Dziękuję tym żołnierzom i dowódcom grupy Wagnera, którzy podjęli jedyną słuszną decyzję. Nie przeszli do bratobójczego rozlewu krwi. Zatrzymali się na ostatniej linii. Dziś macie możliwość nadal służyć Rosji, zawierając kontrakt z Ministerstwem Obrony lub innymi organami ścigania, lub wrócić do rodzin i przyjaciół. Kto chce, może wyjechać na Białoruś. Obietnica, którą złożyłem, zostanie spełniona. Według nieoficjalnych informacji na Białorusi przebywa już organizator buntu Jewgenij Prigożyn. Jego samolot wylądował dziś na lotnisku w Mińsku.